Definicja elektromobilności nie jest jednoznaczna. Obejmuje ona nie tylko wytwarzanie, przesyłanie, przetwarzanie i magazynowanie energii elektrycznej, ale także wyzwania związane z kwestiami funkcjonalności, bezpieczeństwa i dążenia do ograniczenia śladu węglowego. Jesteśmy świadomi bilansu zysków i strat. Pytanie brzmi, czy już dziś jesteśmy technologicznie gotowi, by z pojazdów spalinowych przesiąść się do tych elektrycznych. Zwłaszcza, że wiązałoby się to z gruntowną przebudową naszej gospodarki i zmianą naszych codziennych przyzwyczajeń. W dziale elektrycznym zajmujemy się kilkoma aspektami związanymi z elektromobilnością. Po pierwsze, aspekt wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej i przesyłania jej ze źródeł produkujących energię do końcowego odbiorcy. Drugim tematem, którym się zajmujemy, jest wytwarzanie, produkcja nowych silników elektrycznych, czyli podstawowych elementów, które znajdują się w każdym samochodzie elektrycznym. Nowoczesna elektromobilność to przede wszystkim najnowocześniejsza technologia. Nowoczesne pojazdy to superkomputery, które posiadają najnowsze procesory sygnałowe, najnowocześniejszy osprzęt, najnowocześniejsze czujniki pomiarowe. Bardzo często korzystają także ze sztucznej inteligencji, która wykorzystywana jest chociażby w pojazdach autonomicznych. Posiadamy zespół naukowy, który projektuje najnowsze konstrukcje silników elektrycznych, wykonuje ich badania na początku symulacyjne, później badania eksperymentalne, co wiąże się oczywiście z budową prototypów tego typu silników. No i tutaj dbamy o to, żeby sprawność takiego silnika była jak najwyższa. Silnik to najważniejszy element każdego pojazdu. Wśród silników elektrycznych coraz większą popularność zyskują urządzenia z magnesami trwałymi. Ich przewagą są wysoka sprawność w całym zakresie regulacji prędkości obrotowej i wysoki moment, a do tego niezawodność i małe gabaryty. Silniki te składają się z dwóch podstawowych części – nieruchomego stojana, wykonanego z ferromagnetycznych blach elektrotechnicznych oraz wirnika. Na wirniku znajdują się tak zwane magnesy trwałe, które zapewniają wzbudzenie pola. Stojan z kolei wytwarza pole magnetyczne dzięki płynącym w nim prądom sinusoidalnym. Zmiany położenia pola stojana w stosunku do pola wirnika powodują obrót wirnika i tym samym energia elektryczna zostaje przemieniona w energię mechaniczną. Ta z kolei jest wykorzystywana do napędzania wszelkiego rodzaju pojazdów elektrycznych. Każdy silnik posiada szereg czujników pomiarowych. Musimy mierzyć prędkość obrotową silnika elektrycznego, musimy mierzyć prąd oraz napięcie. Te czujniki są niestety elementami, które są bardzo wrażliwe na drgania, na wilgotność, na zmiany temperatury, czyli należy szukać takich rozwiązań, które zagwarantują 100% bezpieczeństwo. Największym wyzwaniem elektromobilności jest sposób magazynowania energii. Pierwsze pojazdy miały zasięg około 100 km. Kilka lat później był to zasięg już około 250-300 km. Czyli mówimy już tutaj o samochodach, które należy traktować nie jako pojazdy czysto miejskie, ale pojazdy, które mogą być wykorzystywane jako te pierwsze w rodzinie. To nas bardzo cieszy, że to, co jeszcze 10 lat temu było tematem stricte naukowym, ma takie przełożenie w rzeczywistości. Oczywiście my nie wyrzucimy z rynku za 10 lat samochodów spalinowych, natomiast na pewno zaobserwujemy bardzo intensywny rozwój pojazdów elektrycznych i to, co dzisiaj jest rzadkością, samochód z zieloną tablicą, będzie normalnym widokiem.
Inżynieria zawsze kojarzyła mi się z rozwojem, z technologią, z techniką. Wszystko, co nas otacza, musiał to ktoś zaprojektować, skonstruować, obliczyć, wykonać. Zajmuję się symulowaniem różnych wydarzeń drogowych. Jestem opiekunem koła naukowego pojazdów i robotów mobilnych, zwanego LEM Wrocław. To koło naukowe zawsze ma jakiś cel. Takim celem naszym było skonstruowanie i zrobienie motocykla z napędem elektrycznym pod te zawody Motostudent w Hiszpanii, na torze Aragon, akurat bardzo znanym z zawodów MotoGP. Są to zawody międzynarodowe. Każda uczelnia techniczna zna te zawody. I żeby zrealizować ten projekt LEMFOTON, potrzebny było około 2 lat. Przez pierwszy prawie rok był ten motocykl tylko taką wersją wirtualną. To było ciągle planowanie, obliczanie, wymyślanie konstrukcji. Sercem Fotona jest elektryczny silnik o mocy 42 kW, rozwijający moment obrotowy 95 Nm. Zastosowane dwustopniowe przełożenie zębatek pozwala osiągać na torze prędkość 200 km na godzinę. Bateria z 632 ogniwami litowo-jonowymi może sprostać prądom rzędu 400 amperów. Bateria charakteryzuje się niską masą oraz pojemnością pozwalającą na pokonanie 70 km w wyścigu. Ergonomiczna rama motocykla, wykonana z kompozycji wysokogatunkowych stali, jest sztywna, wytrzymała i pozwala na szybką i wygodną jazdę. Autorski system dźwigni, łączący tylny amortyzator z wahaczem, nadaje zawieszeniu progresywny charakter. Poszycie wykonane z kompozytu włókna węglowego cechuje się niską masą i wysoką sztywnością oraz zapewnia doskonałą aerodynamikę, co przekłada się na wyniki motocykla na torze wyścigowym. Sukcesywnie jedne osoby konstruowały, inne obliczały, ktoś inny wykonywał i nie marzyło nam się tak, żeby w ogóle zdobyć tam cokolwiek. Startowały uczelnie z każdego kontynentu na świecie. Grup było około 80. Zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii Rookie Team, czyli dla tak zwanych debiutantów. Łzy szczęścia chyba dużo mówią. Rewolucyjne, zmieniające naszą rzeczywistość projekty mogą powstawać w zaciszu uniwersyteckich laboratoriów lub warsztatach studenckich kół naukowych. Czasem, jak w przypadku Fotona, mogą wykuwać się w ogniu sportowej rywalizacji. Nie ma lepszej weryfikacji teorii niż tor wyścigowy. Tu każdy element ma znaczenie. Niezawodność wykonania ramy czy aerodynamika motocykla decydują nie tylko o mikrosekundach dzielących sukces od porażki, ale także o dalszym rozwoju inżynierii.